Chcę wam powiedzieć jeszcze na temat wstawiennictwa. Krócej, bo jest to... Ja powiem tak, jeżeli jesteś wstawiennikiem, to rozmawiamy dużo więcej, częściej i mówimy sobie o... i mówię ci o różnych rzeczach. Jeżeli nie, to co będę mówił teraz, jest naprawdę bardzo dobrą bazą dla wstawiennictwa. Wstawiennictwo jest częścią modlitwy. Księga Ezechiela, 22 rozdział, 30 werset mówi tak. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur przed moim obliczem, stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz go nie znalazłem. To jest starotestamentowy zapis, na którym większość ludzi zbudowało temat wstawiennictwa. Natomiast ten zapis, on jest częściowo już nieczynny. No polega to na tym, że Bóg niczego dziś nie niszczy. A więc wstawiennictwo, ono nie polega na tym, że my się wstawiamy do Boga za kimś lub za czymś. To jest bardzo ważna informacja dla ciebie. Jeżeli do tej pory myślałeś, że wstawiennictwo polega na tym, że ty się wstawiasz do Boga, żeby Bóg coś komuś załatwił, to proszę cię, żebyś pokutował z tego. Dlatego, że w mojej Biblii jest napisane, że to Jezus dokonał przebłagania za nasze grzechy i to Jezus wstawia się za nami przed Ojcem. I ujmijmy to w ten sposób. To jest wystarczające wstawiennictwo, jeżeli chodzi o Ojca i nas. Dobrze? Zupełnie wystarczające. Mamy bowiem orędownika w niebie. Nawet przeczytam pierwszy list Jana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, czyli wstawiennika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On to ci jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Więc zostawmy ten temat. My nie wstawiamy się za innymi ludźmi do Boga, żeby Bóg im coś załatwił, bo to jest bzdura. Natomiast pierwsza część tego wersetu jest bardzo ważna w księdze Ezechiela i obowiązuje nadal. Szukam męża, który by wzniósł mur, tak, stanął na nim i zaczął naprawiać to, co zostało zniszczone. Kim jest wstawiennik? No, wstawiennik jest to człowiek, który jest pewnego rodzaju zaporą w duchu. Wstawiennictwo polega na tworzeniu pewnego rodzaju zapory w duchu. Pokażę wam to zaraz dokładnie. Po pierwsze, rolą wstawiennika jest przypominanie Bogu jego obietnic. Co to znaczy? Ja podkreślam, znaczy jak słowo przypominanie stawiamy w pewnego rodzaju cudzysłowie. Wstawiennik to człowiek, który staje przed Bogiem i przypomina Bogu, co Bóg powiedział. Nie dlatego, że Bóg to zapomniał, tylko że, jak powiedziałem, Bóg jest święty. To dość dziwna postać. On tworzy pewnego rodzaju przestrzeń, taką dziwną. Na przykład on chce, żeby go naciskać. On taki jest. Taki Bóg jest. Ja wam za chwilę wyjaśnię, dlaczego on taki jest. Albo na przykład, gdzie ja mam
przykłady tego. Na przykład mam takie przykłady, że idzie sobie dwóch ludzi drogą do Emaus, Jezus po zmartwychwstaniu, tam dołącza do nich, oni go zapraszają do domu. On mówi, że tam nie chce pójść. A on mówi, no chodź. A on mówi, nie idę. No chodź, damy ci jeść. Nie pójdę. Po co on to robi? Że on chce tam pójść. Zobaczcie, co on w ogóle robi. Jemu chodzi o adorację. Wiesz, co to jest temat adoracji? Temat adoracji jest związany z tym, że w miłości jest coś takiego jak szukanie siebie nawzajem. Coś, co jest lekko ukryte, stwarza nam przestrzeń do uruchomienia nowych elementów, które wzbudzają miłość jeszcze większą. Że coś jest ukryte i teraz my sobie tego szukamy. Na przykład w małżeństwie fajną rzeczą jest, żeby właśnie małżonkowie tak trochę siebie szukali też. To jest adoracja. Adoracja. I w Izraelu, jak powiedziałem, w Izraelu, który jest wzorcem różnych Bożych zachowań, był taki zwyczaj, zresztą dalej jest, że jak cię ktoś zaprasza do domu, to wiesz, co trzeba najpierw zrobić? Odmawiać. No wiesz, nie mam czasu. No i on będzie mówił, no ale weź, no dla mnie nie masz czasu. No wejdź do mnie, weź, tylko zjemy, napijemy się, a ty mówisz, nie wiesz, bo się spieszę. I to jest takie bajdurzenie. Ty tam chcesz wejść, bo go lubisz. Rozumiesz? Co najlepsze, on wie, że chcesz wejść. Ale jest taka kierka i to jest od tysięcy lat w tym Izraelu. I taki Jezus jest. I on robi dokładnie to samo. Oni do niego mówią, no wejdź do nas. A on jest napisane, udawał, że on nie chce. Tam jest, co robił, udawał. No przepraszam, udawanie to jest pochodna kłamstwa. No dziękuję bardzo, Jezus, kłamał tam. Dlaczego on to robi? Bo to miłosne. To miłosne. Jak się trochę odmawia, tak? A druga osoba kocha, to tamta bardziej się stara. Tak jak z tą kurą i z kogutem, wiecie. Goni kogut kurę, i akurat sobie myśli, ucieka przed nim, mówi, jeszcze jedno okrążenie, żeby nie pomyślał, że jestem łatwa. To nie chodzi, że ona mu się nie da złapać. Ona mu się da złapać, tylko jeszcze jedno okrążenie. To już w naturze jest wiadome. I to jest miłosne bardzo. Rozumiecie? To jest miłosne. Adoracja jest miłosna. Dlatego Bóg chce, aby przypominać mu jego obietnicę. Kiedy ty przypominasz Bogu obietnicę i mówisz, Panie, to ty powiedziałeś, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Co ty robisz? Ty wchodzisz w miejsce wstawiennictwa. Kiedy ty się modlisz o człowieka, mówisz, Ojcze, to ty powiedziałeś, że w ranach i sińcach Jezusa jest jego uzdrowienie, to ty jesteś wstawiennik. Przypominasz. Pokazujesz, że ty znasz obietnicę. Pokazujesz, że ty wierzysz w obietnicę. Rozumiesz? I przypominasz jej Bogu. To robi wstawiennik na dzień dobry. Po drugie, wstawiennik ustanawia Boże standardy. W duchu. Bo Boże standardy są przewracane przez przeciwnika. Więc wstawiennik jest z powrotem ustawia. Buduje mur. Przeciwnik, póki jesteśmy tu na ziemi, będzie rozwalał ten mur. A wstawiennik będzie go budował. Taka robota. Wstawiennik ustanawia Boże standardy. Coś się dzieje na przykład. Dzieje coś się w kościele, przychodzi jakaś opresja, wstawiennicy stają i zaczynają ustanawiać Boże standardy. Mówią, tak ma być, tak ma być, tak ma być. W imieniu Jezusa my ustanawiamy taki standard, taki poziom, taki kierunek. To jest wstawiennictwo, rozumiecie? Po trzecie, wstawiennictwo polega na naprawianiu zniszczeń. Czyli jeżeli powstaje zniszczenie jakieś w rzeczywistości duchowej, to wstawiennik je naprawia. Muruje mur, muruje dziury w murze. Wstawiennik, tak, wprowadza prawdy w miejsce, gdzie te prawdy zniknęły zupełnie.
On je tam wprowadza w duchu. To robi wstawiennik. Rozumiesz? Po czwarte, wstawiennik blokuje diabła. To jest bloker dla diabła. Wstawiennictwo to jest blokada dla diabła. Blokada. Wstawiennictwo wiąże diabła, wyrzuca demoniczne siły z różnych sfer, oczyszcza przestrzeń duchową, oczyszcza z tak zwanego duchowego pyłu wszystko. Rozumiecie? To robi wstawiennictwo. Wstawiennictwo, przyjaciele, ono nie jest czymś, co wielu myśli, że jest, czyli kolejnym jakimś elementem życia Kościoła jedynie. Kiedy my przychodzimy na modlitwy wstawiennicze, przyjaciele, my nie przychodzimy w takim celu, jak na uwielbienie w niedzielę. To nie jest taki cel. Wiecie, po co przychodzicie w środę na modlitwy wstawiennicze? Na wojnę. Jeżeli ciebie interesuje modlitwa wstawiennicza środowa, na przykład, tak jak u nas jest w środy, to znaczy, że cię wojna interesuje. To nie przychodzi, żeby cię Pan dotknął. Tu cię może demon dotknąć, jak chcesz tego. W środę to cię demon może dotknąć tutaj. A wiesz, co mu zrobisz? Przetrącisz mu pazury. Na przykład idziesz na modlitwę wstawienniczą w środę i mówisz, dzisiaj przetrącę pazury jakiemuś demonowi. Takie mam w ogóle wypełnienie popołudnia. W niedzielę sobie poszedłem, dotknął mnie Pan. W środę idę, przetrącę diabłu pazury. Tak sobie zrobię, przełamię za tydzień. Modlitwa wstawiennicza nie jest po to, przyjaciele, żebyśmy sobie oczekiwali, że coś się nam wydarzy. Musimy być aktywni na modlitwie wstawienniczej. Mamy przypominać Bogu Jego obietnice, ustanawiać Boże standardy, naprawiać zniszczenia i blokować diabła. To jest nasza robota. Każdą środę. Tym się zajmujemy. Rozumiecie? Plądrujemy piekło i układamy standardy Boże. To robota jest. Po modlitwach środowych możecie odczuwać zmęczenie, zniechęcenie. Może wam być smutno albo przykro. Przed było lepiej niż po. Odwrotnie niż w niedzielę. Wiesz, kurczę. Jeżeli przychodzę do kościoła, czułem się gorzej, po nabożeństwie poczułem się lepiej. W środę przed modlitwą czułem się lepiej, po modlitwie poczułem się gorzej. Ja mówię, normalne. No normalne. W środę, tak, przyszedłeś na wojnę. W niedzielę, tak, przyszedłeś na ucztę. Żeby się najeść, żeby się napić. A w środę przyszedłeś, anioł ci rozdał broń tam przy drzwiach. Tak? Jeden wziął cep, drugi wziął kij baseballowy, tak? I przyszedłeś tutaj na tą salę, tak? Aby wprowadzać standardy Boże i lać diabła przez łeb. Na tym polega działanie wstawienników. To jest wstawiennictwo. My nie czekamy, aż nas Pan dotknie. Ty masz tu przyjść dotknięty. Dotknięty tutaj przychodzi. Zbrojnie dotknięty. Wiesz, o co chodzi? Zbrojnie. Zbrojnie. Weź narzędzie i uderz przeciwnika. Ja wierzę w to, że Kościół funkcjonuje na dwóch szynach. Jedna szyna to jest ewangelizacja, a druga to jest wstawiennictwo. Jeżeli ewangelizacja i wstawiennictwo idą prawidłowo i równo, Kościół musi się rozwijać prawidłowo. Na naszych modlitwach wstawienniczych jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Wszystko. Możemy nawet zmienić rząd. Wszystko, co nam nie gra. Tylko musimy być w tym zjednoczeni myślowo, rozumiecie? I koncepcyjnie. Zjednoczeni. Nasze wstawiennictwo nie może wyglądać w ten sposób, że my jedni będą myśleć, że tu się odpoczywa, inni będą myśleć, że tu się karmi. Wiesz, o co chodzi? Idę w środę się nakarmić. Ty się nie nakarmisz w środę. W środę stracisz energię. Rozumiesz? W niedzielę się nakarmisz. Niedziela jest jak dieta. Środa jest jak siłownia. Rozumiesz?
Tak to działa. Tak to działa i tak jest w modlitwach. Nawet twoich indywidualnych modlitwach. 60% uwielbienie, 10% stawiennictwo. Reszta to jest ogłaszanie i proszenie o różne sprawy, ale to już nie o tym będę dzisiaj mówił, to nie jest istotne dla nas. Chcę, żebyście zrozumieli, jaką wielką wagę ma wstawiennictwo. Wstawiennik to wojownik. 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 Wszystko w moim życiu, co się działo i dzieje, opiera się na modlitwach wstawienniczych. Był czas, że kiedy jeszcze nie funkcjonowaliśmy tak jak dzisiaj, starałem się mieć zawsze 100 wstawienników. Setkę wstawienników. Z różnych części świata byli to ludzie. Potem Duch Święty mi pokazał, żeby zredukować te rzeczy i żeby ciężar wstawiennictwa przełożyć na ludzi z zespołu apostolskiego. Miałem 2 ślepców w grupie wstawienniczej. 2 ludzi, którzy na nasze spotkanie ewangelizacyjne przyszli w różnych okresach czasu, nie potrafili przyjąć uzdrowienia ze swojej ślepoty. Ale za każdym razem, w obydwu przypadkach, kiedy poszedłem do człowieka, położyłem na niego ręce, Duch Święty powiedział, on nie ma za grosz wiary, żeby przyjąć uzdrowienie, ale będzie twoim wstawiennikiem. Ja mówię, Boże, ślepy wstawiennik, co nie ma wiary w ogóle o swoje uzdrowienie, będzie się o nim modlił. A Duch Święty mówi, zobaczcie. Ci ślepi wstawiennicy dzwonili do mnie i dawali mi takie informacje, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? I modlili się o mnie notorycznie. Wstawiennictwo to jest inna para kaloszy. Wstawiennictwo to wojna. A w zasadzie ująłbym to jeszcze inaczej. Wstawiennictwo to wprowadzanie rządów Boga. Wprowadzanie rządów Boga. I chcę, żebyście to widzieli. Nie przychodźmy w środę na odpoczynek. Przychodźmy w środę na walkę. Bierzmy swoje duchowe narzędzia i przychodźmy zmieniać rzeczywistość. I róbmy to z wielką, z wielką świadomością, że jesteśmy ludźmi, którzy tworzą podstawę dla funkcjonowania tego Kościoła i służby. Wtedy, kiedy się modlimy. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo. Dziękujemy Tobie, że to słowo ono wpływa na nas i pokazuje nam obraz rzeczywistości. Duchu Święty, ja modlę się i dziękuję Tobie, że to słowo teraz przenika ludzi, że ono pozostaje w ich duchach, że ono będzie zmieniać ich duszę i ciała. Ojcze, dziękuję Ci za objawienia, które ludzie odebrali dzisiaj. My autorytetem Kościoła zabezpieczamy to i ogłaszamy, że diabeł tego nie wykradnie. My ustanawiamy w imieniu Jezusa realizację tych rzeczy przez ludzi w Kościele. W imieniu Jezusa. Amen.